Piotr Wasiak postanowił zapytać mieszkańców Chełmna, na kogo zagłosują w najbliższych wyborach oraz czy mają swojego ulubionego kandydata. Zobaczmy, jak odpowiedzieli. Proszę nam powiedzieć, na kogo zagłosuje pani w nadchodzących wyborach? No jeszcze do tej pory nie zastanowiłam się. A co jest przyczyną tego? Po prostu za mało jeszcze śledziłam. Nie ma pani swoich ulubionych kandydatów? W tej chwili nie. A tamta ekipa, ta w zasadzie ekipa rządząca, jak się sprawuje pani zdaniem? To chodzi o władze miejskie? Nie, chodzi o wybory parlamentarne. Parlamentarne. No, jak się sprawuje, dla mnie ani lepiej, ani gorzej, tak bym powiedział. A nie kojarzy pani żadnego kandydata z naszego okręgu wyborczego? Nie. Żadnej partii? Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę mi powiedzieć, w nadchodzących wyborach parlamentarnych, na jaką opcję polityczną pani zagłosuje? No jeszcze nie jestem zdecydowana, ale waha się pani. Najprawdopodobniej prawica. Albo PiS, albo Polska jest najważniejsza. Taki dylemat. No. A jakiś ulubiony kandydat z naszego okręgu? No tak właściwie to mało znam tutaj z naszego okręgu. Ogólnie tak trochę się... Czyli będzie to taki strzał, tak? Taki strzał raczej, ale myślę, że właśnie na prawo. Czyli żadnych sympatii nie ma pani. Żadnych na lewo nie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę w takim razie. Proszę mi powiedzieć, na kogo zagłosuje pani w nadchodzących wyborach? Na jaką opcję polityczną, a może kandydata? No powiem panu szczerze, że się głęboko zastanawiam, bo z tego co widzę, to nie ma na kogo głosować. Czyli co, pasywnie, biernie? Nie, biernie. Jeszcze mam trochę czasu, jeszcze się zastanowię. Dobrze, to życzę powodzenia w takim razie. Proszę mi powiedzieć, na kogo zagłosuje pani w nadchodzących wyborach? Na jaką opcję polityczną, a może ma już pani swojego ulubionego kandydata? Kandydata jeszcze nie mam, ale na pewno będzie ktoś z Platformy Obywatelskiej. Jeszcze nie wie pani kto to? Nie. A zna pani tych kandydatów? Szczerze powiem, że jeśli chodzi o nasz okręg tutaj, to nie bardzo. Czyli będzie to tylko taki strzał, tak? Nie, no na pewno przed samymi wyborami zorientuje się, kto dokładnie. Czyli nie na pierwszego z kandydata. Nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Na kogo zagłosuje pani w nadchodzących wyborach parlamentarnych? Proszę mi powiedzieć, na jaką opcję polityczną, a może ma już pani swojego ulubionego kandydata? Nic, o czym się zastanawiamy jeszcze z mężem, wahamy się, bo w Polsce jest jak jest, także... Decyzję ciężko jest podjąć ogólnie, także przyznam szczerze, że nie wypowiem się tak konkretnie. Czyli nie wie pani jeszcze jaka opcja? Nie. Z lewicy, z prawicy czy ze środka? Bardziej prawica chyba, ale tak jeszcze nie chcę podejmować jakichś decyzji jeszcze tutaj, bo zastanawiamy się ogólnie w sumie rodzinie, z mężem głównie, nie? Na kogo zagłosuje pan w nadchodzących wyborach? Na PSL. A zna pan jakiegoś kandydata? No nie znam, ale znam głównego, także młodzi, i szczególnie młodzi, żeby byli kandydaci z tych wszystkich partii najlepiej. Czyli nie zna pan żadnego z kandydatów znam, z okręgu? Znam tego głównego, nie? Z PSL-u, ale bym wolał, żeby młodym dać, wie pan, szansę, czy z PSL-u, czy z tamtych różnych partii, młodzieży, młodym. Najwięcej. Dobrze. Żeby było lepiej, żeby renty były większe, bo wie pan, ja mam 700 i coś renty chorobowej i co to jest za renta? Jest bardzo niska. No. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie.